Dzień dobry, Marta Kosik, TVP Info. Ja chciałabym poprosić pana prezydenta o komentarz w sprawie Radosława Sikorskiego, bowiem wczoraj holenderski dziennik upublikował, że Radosław Sikorski przyjmował rocznie około 100 tysięcy dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I również śledczy tego dziennika prześwietlili zachowanie Radosława Sikorskiego względem głosowań. No i to w połączeniu z tak dużymi kwotami budzi pewne podejrzenie. I tutaj pytanie do pana, czy według pana Radosław Sikorski powinien ujawnić dokładnie swoje zarobki i ich źródło? No i jakie też jest stanowisko pana oraz Platformy Obywatelskiej w tej sprawie? Pani redaktor, po pierwsze, Radosław Sikorski udzielił bardzo dokładnych wyjaśnień w tej sprawie. Po drugie, z tego co wiem, te wszystkie pieniądze były zawsze deklarowane w jego oświadczeniach, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby te kwestie nie były wcześniej wyjaśnione, bo one były wyjaśnione. Natomiast proszę się wczytać w to wyjaśnienie pana ministra, bo on tam też jasno mówi o tym, że zawsze głosował zgodnie z linią partii EPP, od niej nie odstępował. Natomiast chciałam dopytać, ponieważ to są bardzo duże kwoty, w tym oświadczeniu jest szeroko pojęte pojęcie jako doradztwo. I to też moralnie nieco się kłóci z państwa i platformy wizją, bowiem Zjednoczone Emiraty Arabskie jest to kraj jednak, który łamie prawa człowieka. No więc tak jak powiedziałem, jeszcze raz są bardzo dokładne wyjaśnienia pana ministra Sikorskiego i do tych wyjaśnień państwa odsyłam.